Tegoroczna procesja Bożego Ciała 16 czerwca w Jaworznickiej Kolegiacie pod wezwaniem świętej Katarzyny i świętego Wojciecha wyruszyła z kościoła po mszy świętej o godzinie 10:30. Tę uroczystą mszę odprawił ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita Lwowa. Koncelebrantem był ksiądz biskup Grzegorz Kaszak. Modlono się w intencji diecezji sosnowieckiej, powołań kapłańskich i o pokój w Ukrainie. Procesja wyruszyła z kolegiaty przy dźwięku kościelnych dzwonów. Otwierali ją ministranci z krzyżem. Następnie niesiono sztandar Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźni Jaworznicka i feretrony. Po nich szły dzieci komunijne i te, które sypały płatki kwiatów. Monstrancję pod baldachimem trzymanym przez górników niósł m.in. arcybiskup Mokrzycki. W uroczystości brała też udział Górnicza Orkiestra Dęta Tauron Wydobycie, Zakład Górniczy Sobieski. Procesja wiodła dawnym zwyczajem do czterech ołtarzy. Pierwszy z nich umieszczono przy ulicy Królowej Jadwigi. Przygotowała go wspólnota Róże Różańcowe. Umieszczono na nim napis Ratujmy świat. Odczytano fragment Ewangelii według świętego Mateusza o ustanowieniu przez Jezusa Najświętszego Sakramentu. Drugi ołtarz znajdował się przy ulicy Grunwaldzkiej. Był dziełem wspólnoty domowego kościoła. Tutaj przywołano fragment Ewangelii według świętego Marka o cudownym rozmnożeniu chleba. Wierni modlili się o uchronienie ich od wszelkich klęsk, głodu i wojny. Trzeci ołtarz przy ulicy Mickiewicza przygotował zespół charytatywny. Tutaj przytoczono fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Odnosił się do spotkania w Emaus zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami. Wierni modlili się o zachowanie ich od nagłej śmierci. Czwarty ołtarz powstał na rynku. Przygotowała go akcja katolicka wespół Skik. Przypomniano tutaj modlitwę Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Wierni zanosili do Boga prośby o uwolnienie ich od grzechów. Przy dźwiękach dzwonów procesja powróciła do kościoła. Wielu wiernych, wedle dawnej tradycji, zabrało ze sobą gałązki brzóz zdobiących ołtarze. Mają one chronić domostwo od wszelkiego nieszczęścia. Tradycja procesji na Boże Ciało sięga w Polsce XV wieku. Podczas procesji modlono się o odwrócenie nieszczęść, proszono również o pogodę w czasie żniw. Jest radością to, że od stuleci wierni tego dnia dają świadectwo wiary i ufają obecności Boga pośród nich. Setki Jaworznian nadal hołdują tej ważnej dla nich tradycji.